Jak widać, nowi mieszkańcy parku czują się, jakby przybywali tu od dawna. Jak na parę przystało, nie odstępują się na krok. Nie widać też, by były spłoszone. Przyjechały do siebie, do Lubina, na swoje miejsce i od razu od pierwszego momentu czuły się jak u siebie w domu. Bo to jest nasz ptak, który jest logiem w logu przede wszystkim Centrum Edukacji Przyrodniczej i Lubina. I myślę, że ich zachowanie świadczy o tym, że miejsce jest właściwe. Żurawie mandżurskie miały przyjechać do Lubina znacznie wcześniej, jednak samica złożyła jaja, które niestety okazały się puste. Opiekunowie ptaków mają nadzieję, że to właśnie w Lubinie żurawiom uda się wysiedzieć młode. To są trzylatkowie, którzy ku naszemu zaskoczeniu gniazdowały już we Wrocławiu, ale jeśli chodzi o żurawie, to nie, te lęgi nie są udane w pierwszych latach, jeśli zaczną prostolęgować. Liczymy na to, że w następnych latach uda nam się po prostu odchować młode. To by było ewenementem na skalę krajową i w zasadzie europejską. Franciszek Skibicki prosi jednocześnie rodziców i dzieci, by nie podchodziły zbyt blisko siatek, które okalają woliery. To jest piękny ptak, ale jak widać, one bez przerwy chodzą w parze. I w okresie godowym pan jest bardzo zazdrosny i potrafi być po prostu nieprzyjemny dla gości, które się zbliżą do ogrodzenia. Szczególnie uprzedzam tutaj rodziców, żeby nie pozwalały dzieciom zbliżać się do ogrodzeń. Żuraw mandżurski jest we wschodniej Azji symbolem wierności, szczęścia i długowieczności. W tej chwili w Lubińskim Parku Wrocławskim jest blisko 60 gatunków ptactwa. Jeszcze w lipcu wzbogaci się o kolejne, tym razem będą to żurawie białoszyje. Kino Muza w Lubinie zaprasza na francuską komedię Przychodzi facet do lekarza. Zabawną opowieść o hipochondryku przedstawiają twórcy przebojów Jeszcze dalej niż północ i Nic do ocalenia. Zapraszamy do czwartku 24 lipca. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckmuza.eu. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl.